Cześć wszystkim, z tej strony Kasia i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym reading vlogiem, który będzie się opierał w dużej mierze o nową, przynajmniej na moich półkach, Ruth Ware, czyli Jedno po drugim. To jest książka, którą bardzo bym chciała właśnie skończyć podczas tego reading vloga. Jestem na 59. stronie. Ruth Ware czytam w zastraszającym tempie, więc mam nadzieję, że mi się po prostu uda ją skończyć podczas tego vloga. Zobaczymy. No, planuję się skupić na niej w dużej mierze i przede wszystkim. Później Wam opowiem o fabule. Zaczęłam sobie też Dzień Dobry Północy. Tak wiem, w końcu. Bo no, już mówię o niej w którymś TBR-ze, już mówiłam o niej chyba w trzech albo w czterech, więc w końcu po nią sięgnęłam, również zaczęłam, jestem na 31. stronie, na razie mi się podoba, też nie mówię Wam na razie nic więcej, bo nic więcej po prostu o niej jeszcze nie wiem, jestem za pierwszym rozdziałem. Dalej czytam Motylka od Katarzyny Puzyńskiej i jestem na 41. stronie. Jestem dokładnie w momencie odnalezienia ciała zakonnicy. Jest to ta seria o Lipowie, z której ma być teraz serial, film. Nadal nie wiem, nadal jakby nie śledziłam tego za bardzo. Jestem niesamowicie ciekawa, czy ja również pokocham tą serię, czy będzie jednak trochę nie dla mnie. No, ale mam w planach ją przeczytać. Mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu, może nie podczas tego reading vloga. Zobaczymy. Dalej również czytam Cinderella is Dead. Tutaj jestem na 199. stronie. Ostatnio ją na trochę odłożyłam, bo też nie miałam za dużo czasu. Planuję do niej właśnie wrócić, przysiąść i skończyć ją, może jak się uda, podczas tego reading vloga, ale niestety nic nie obiecuję, bo jest to książka po angielsku. No, ja jestem mniej więcej w połowie, także no, zobaczymy. I ostatnie, co ostatnio zaczęłam, bo miałam właśnie ochotę na taką młodzieżówkę, bardziej właśnie wakacyjną, taką luźną. I jest to Casey West i Przeznaczenie i pierwszy pocałunek. Ja Casey West kiedyś bardzo lubiłam. Jestem na 24. stronie, więc też chyba po pierwszym rozdziale. Ja Casey West kiedyś bardzo, ale to bardzo lubiłam, szczególnie w etapie liceum bodaj, gdzie czytałam przede wszystkim młodzieżówki. Bardzo naprawdę lubiłam jej pióro i chcę zobaczyć, czy się nie zawiodę. Chcę zobaczyć, czy nadal jest jedną z moich takich, może ulubionych to jest za duże słowo, ale z takich autorek, do których chętnie wracam, które piszą i są to dla mnie książki pod tytułem Comfort Read. No i zobaczymy. Jestem niezmiernie ciekawa właśnie, czy nadal mam takie same zdanie. Więc tak prezentuje się stosik czytanych książek przeze mnie teraz. Zobaczymy, ile dam radę przeczytać. Nie wiem, ile będzie też trwał ten vlog. No, mam nadzieję, że skończę go dosyć szybko, bo dosyć szybko się uporam. Chociaż z jedną albo z dwoma książkami byłoby super. I co? I widzimy się później w update'cie czytelniczym. Her head was down, face locked onto the phone.
locked onto the phone. And I wished I had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go. Udało mi się skończyć jedną książkę i ruszyłam się chyba w dwóch, tak, odrobinę więcej niż w dwóch, których nie ruszyłam praktycznie w ogóle, więc zacznę sobie od tych, których nie ruszyłam prawie w ogóle i jest to Cinderella is Dead i tutaj przeczytałam może z 4 z 5 rozdziałów i jestem na 247 stronie teraz. Książka ma 400, więc czy w tym miesiącu skończę? Nie wiem, bo jest ona, tak jak mówię, za każdym możliwym filmem po angielsku. Bardzo bym chciała, bo w tym miesiącu ma ona swoją premierę w Polsce z polskim tłumaczeniem, więc no, chciałabym ją po prostu skończyć w tym miesiącu. No zobaczymy po prostu, czy się uda, bo wzięłam sobie do końca miesiąca bardzo dużo nadgodzin. I nie ruszyłam również Roofware, czyli jedno po drugim. Jestem na stronie 59, czyli pewnie na tej, na której byłam, jak zaczynałam tego vloga. Jestem jej nadal bardzo ciekawa, ale się zastanawiam, czy nie zrobić właśnie dnia ze mną i nie przeczytać tej książki po prostu w ciągu jednego dnia, bo i tak pewnie to się tak skończy, bo ja tak mam z Roofware, że jednak czytam te książki no tak w jeden dzień mniej więcej. Za to ruszyłam delikatnie z Motylkiem od Katarzyny Puzyńskiej. Jestem na stronie 133. Nie pamiętam, na której stronie byłam, jak zaczynałam tego vloga, ale no trochę się tutaj ruszyłam. Na razie Wam nie zdradzam nic więcej z fabuły ani z moich przemyśleń, bo no książka ma 600 stron plus, minus, więc 133 to nadal nie jest... Nadal nie mogłam sobie ukształtować tego, co o niej do końca myślę przez te 133 strony, szczególnie, że akcja nie jest tutaj taka, wiecie, trzymająca w napięciu, raczej jest właśnie taka mozolna, to jest złe słowo, którego nie chciałabym tutaj używać, ale jest taka właśnie snuta opowieść i przede wszystkim poznajemy tutaj wszystkich bohaterów, którzy mają okazję mieszkać w Lipowie. I jest ich dosyć sporo, więc ja się jeszcze trochę gubię w tych wszystkich imionach, w ksywkach, bo też chyba były ksywki, w rodzinnych korelacjach i w tym wszystkim, co się tutaj po prostu dzieje na kartach tej książki. Ale mi się podoba, bardzo przyjemnie napisana. Najbardziej ruszyłam się chyba w Dzień Dobry Północy, bo ją chyba dopiero zaczynałam, jak zaczynałam vloga. I teraz jestem na 61 stronie, czyli no dosłownie jestem po 3 rozdziałach, ale skupiłam się na książce, którą chciałam właśnie skończyć podczas tego vloga i o której Wam opowiem za chwilę. Na razie mi się podoba, pojawiły się już 3 znaczniki, ale nie wiem, czy teraz też bym chciała Wam po prostu opowiadać o fabule, bo mamy tutaj dwóch głównych bohaterów i jakby dwie akcje w zupełnie innym miejscu i wiem, że ci bohaterowie, ich losy mają się spleść w pewnym momencie, no ale było po jednym rozdziale dopiero z perspektywy każdego z tych dwóch bohaterów i nie poznałam ich jeszcze na tyle, żeby jakkolwiek sobie poukładać w głowie to, co o nich myślę. Na razie książka mi się bardzo podoba, tylko jest napisane takim, mam wrażenie, cięższym językiem, cięższym stylem pisania, bo ja nie do końca mogę się wgryźć w fabułę, właśnie przez sposób jakby narracji,
Ale myślę, że to też mi przyjdzie z czasem. No 61 strona to nie jest też jakiś bardzo duży progres, który zrobiłam w czytaniu, więc no mam nadzieję, że po prostu później przepadnę bez pamięci. I ostatnią już książką, którą Wam pokazywałam w poprzednim klipie i którą udało mi się skończyć, to jest to książka pod tytułem Przeznaczenie i pierwszy pocałunek od Casey West. Mi się książka bardzo podobała. Dałam chyba 4 gwiazdki, ale jest to taki comfort read. Casey West była moją ulubioną autorką, jedną z moich ulubionych autorek, jak byłam w późnym gimnazjum, wczesnym liceum, jak jeszcze gimnazja istniały. Więc mam do niej pewnego rodzaju sentyment i bardzo lubię czytać prozę, którą ona wydaje. I zawsze się przy niej świetnie bawię. I nie są tutaj może jakieś bardzo innowacyjne rzeczy poruszone. Nie ma tutaj może jakichś wspaniałych wartości. Nie ma tutaj bohaterów z queerowego środowiska. Jest to po prostu lekka, przyjemna młodzieżówka na taki gorszy czas. Ja wyczuwałam potrzebę sięgnięcia po nią, bo wyczuwałam trochę zastój czytelniczy, tak Wam się przyznam, bo bardzo dużo ostatnio pracuję i coraz mniej sięgam po prostu po książki, pomimo tego, że bardzo, ale to naprawdę bardzo się staram. Czasem jestem po prostu zbyt zmęczona. I ta książka właśnie miała za zadanie, w mojej głowie przynajmniej, przerwać właśnie tą taką gorszą passę. I chyba się udało, bo udało mi się skończyć chyba w 2 dni, mniej więcej. Mamy tutaj do czynienia z główną bohaterką i w ogóle tak trochę nie w temacie, ale dopiero gdy jakby aktualizowałam sobie przeczytane strony na Goodreads, żeby wiedzieć mniej więcej w ilu procentach jestem, w którym momencie i żeby później sobie ją po prostu odhaczyć do przeczytanych, ja w ogóle przeczytałam tam, że to jest drugi tom. I miałam takie, Boże, czyli ci bohaterowie już byli. I ogólnie jest to drugi tom, jednak historie z pierwszego i drugiego tomu są ze sobą lekko, luźno powiązane, bo w pierwszym tomie mieliśmy jakby tworzenie relacji, bo tutaj jest głównie wątek romantyczny w książkach Casey West, i mieliśmy tworzenie się relacji pomiędzy najlepszą przyjaciółką głównej bohaterki z drugiego tomu i jej obecnym chłopakiem, bo tutaj już po prostu są razem. Ja pewnie do pierwszego tomu gdzieś siądę i na pewno nie odbierze mi to zabawy, że znam jakby końcówkę, bo zwykle książki Casey West kończą się tak, że po prostu para, która jest poruszana i brana na tapet, po prostu kończy ze sobą razem jako para, jako związek, jako chłopak, dziewczyna, bo zwykle są to heteronormatywne związki. Nie wiem, czy czytałam jakąś książkę Casey West, która miała związek bądź relację ze środowiska queerowego, tak szczerze mówiąc, ale nie odbiera to jak najbardziej autorce. Po prostu wybrała taki sposób prowadzenia swoich powieści. I mamy tutaj główną bohaterkę, która zaczęła pracę przy poważnym filmie z gwiazdą estrady, tak bym to rzekła, tak? Z takim bardzo popularnym aktorem. No i tutaj już mamy podejrzenia, że pomiędzy tą dwójką coś zaiskrzy. I jak najbardziej te spostrzeżenia są mylne, bo ja też się na tym złapałam, że wyszłam z założenia, że skoro popularny aktor i początkująca aktorka, to musi być związek, aczkolwiek wcale nie. Dziewczyna pracuje i zaczyna trochę podupadać na nauce, co widzi jej ojciec, do którego się przeprowadziła na czas brania udziału w filmie, ze swojego rodzinnego miasta od mamy i od rodzeństwa, i wynajmuje jej korepetytora, który jest tam w zbliżonym wieku i który chodzi do szkoły, do której ona się zapisała, jednakże ona ma takie zdalne, nie do końca zdalne, w takim sensie, że musi po prostu odrabiać pracę domową, ma indywidualny system nauczania i nie musi chodzić do szkoły, nie musi uczęszczać na lekcje, tylko ona musi odrabiać zadania, jakieś tam testy, jakieś takie rzeczy i wysyłać mailowo do nauczyciela, bądź właśnie wysyłać przez tego korepetytora, który zatrudnił jej ojciec, czyli do Nawana. I nasza główna bohaterka ma na imię Lensi, bo nie powiedziałam. No i tutaj po prostu obserwujemy, jak tworzy się jakaś relacja pomiędzy Donawanem a Lacey, pomimo tego, że dziewczyna początkowo
zaprzecza faktowi, że chłopak miałby jej się spodobać, a jednocześnie mamy wątek, w którym nasza główna bohaterka zaczyna mieć problemy z graniem w filmie, bo ktoś na przykład chowa jej rekwizyty. No i ogólnie no trochę tutaj niestety mamy sytuację, że ktoś jej wbija szpilki, bądź nawet czasem nóż w plecy. Zostaje zwolniona jedna z osób, które no po prostu ją bardzo wspierały. No i dziewczyna się trochę podłamuje i właśnie Donovan jest tym światełkiem w tunelu, który stara się jej pomóc i stara się wyciągnąć ją z opresji. Lekka, przyjemna, bardzo taka wakacyjna młodzieżówka, naprawdę na zastój czytelniczy, na gorszy czas. Ja się uśmiechałam do siebie, czytając ją. Trochę mi wróciło, taka nostalgia trochę do mnie wróciła, trochę takie wspomnienie też tych licealnych lat, więc ja się naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze bawiłam i polecam Wam Casey West. Jeżeli lubicie wątki romantyczne, ja nie zawsze za nimi przepadam, jednak no Casey West ma coś w sobie takiego, że pomimo tego, że książki są troszeczkę głupiutkie, bo no nie wnoszą nic do naszego życia, nie mają nam tutaj dostarczyć jakichś wyższych wartości, tylko mają nam służyć stricte jako rozrywka. Ona sobie radzi na tej płaszczyźnie naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. No i co? Na razie to na tyle, co udało mi się przeczytać. Mam nadzieję, że do końca tego vloga, którego planuję skończyć gdzieś za 3 dni, myślę, bo no niestety jadę teraz do pracy na wyjazd służbowy, nazwijmy to tak, bo jednak no nie nazwałabym tego tak po prostu, ale wyjeżdżam teraz na 3 dni, więc może uda mi się skończyć podczas tych 3 dni jakąś książkę, ale planuję właśnie wrócić, bo wracam w niedzielę, planuję wrócić i po prostu wtedy może też albo Wam dogram już końcówkę do vloga, albo po prostu wezmę sobie na tapet jedną z tych książek, postaram się przeczytać i wtedy Wam dogram końcówkę. Ogólnie trzymajcie za mnie kciuki, bo pracy w tym miesiącu naprawdę mam bardzo dużo i staram się to po prostu wszystko ze sobą pogodzić. I na razie wychodzi tak sobie, ale mam nadzieję, że już tylko lepiej. Locked onto the phone, and I wished I'd had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go. We'll be right back.
face locked onto the phone. And I wished I'd had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go. Przychodzę do Was zakończyć tego vloga. Z tego, co czytałam, nie ruszyłam się za bardzo, z niczym w zasadzie. Udało mi się skończyć jedną książkę, także tutaj akurat bardzo dobrze. Pokrótce Wam teraz powiem mniej więcej, w jakim momencie jestem w książkach, które zaczęłam i które mi towarzyszyły podczas tego reading vloga. A więc Cinderella is Dead, jestem na stronie 259, czyli przeczytałam może z rozdział ze dwa. Motylka chyba nie tknęłam, 133 strona, tak mi się wydaje, że go nie tknęłam, nie ruszyłam. Troszeczkę podczytałam jedno po drugim, jestem na stronie 88, pojawiły się dwa znaczniki, więc idzie. Ale tak jak mówiłam chyba w poprzednim update'cie czytelniczym, że bardzo możliwe, że nagram z tego po prostu dzień ze mną i usiądę do tej książki i ją przeczytam po prostu w jeden dzień. Zobaczymy. I nie byłabym sobą, gdyby tutaj nie pojawiły się nowe książki, które zaczęłam w kontraście do tych, na które nie do końca miałam ochotę. Zaczęłam Spróchniały krzyż od Joanny Podgórskiej. Jestem na stronie 31, czyli też gdzieś pierwszy rozdział, pierwsze dwa, ale o niej usłyszycie tak samo jak o tej drugiej w następnym reading vlogu, który już się zaczął tworzyć w międzyczasie. I drugą książką, którą zaczęłam i też usłyszycie o niej w następnym reading vlogu, jest W drogę i tutaj jestem już dosyć daleko, bo jestem na stronie 235. Na razie jest ok, bez szału ok.
ale jest to Beth O'Leary i mam nadzieję, że po prostu książka będzie kolejnym moim comfort readem, bo czytałam jej współlokatorów i współlokatorzy mi się naprawdę bardzo podobali i bardzo dobrze się przy nich bawiłam. Ale udało mi się skończyć książkę, na którą ja sama osobiście czekałam na przeczytanie jej, skończenie i tak dalej, i tak dalej. Od chyba 22 książek na 2022. Całkiem możliwe, że już wtedy mówiłam o tej książce i w ogóle muszę sobie obejrzeć ten film i przypomnieć, jakie książki chciałam przeczytać, bo wydaje mi się, że nie ruszyłam w książkach, które chciałam przeczytać, więc może sobie zrobimy jeszcze taki challenge pod tytułem Przeczytaj większość. Zobaczymy. I jest to Dzień dobry północy. Książka była cudowna. Mamy tutaj dwójkę głównych bohaterów, Agustina i Sullivan, czyli w skrócie Sally, którzy mierzą się z samotnością. Agustin jest na stacji badawczej na Arktyce, bodaj Arktyce, teraz nie jestem już w 100% pewna, przeczytałam ją ze 2 dni temu i dopiero dogrywam końcówkę do tego vloga, ale wydaje mi się, że na Arktyce, w każdym razie w jakimś przykrytym śniegiem miejscu, odosobnionym, parę miesięcy wstecz miała miejsce ewakuacja całej załogi, która z nim tam pracowała i Agustin jako jedyny odmówił wzięcia udziału w ucieczce z tego miejsca, ponieważ wyszedł z założenia, że badania są dla niego ważniejsze. Jest to osoba bardzo zafiksowana na punkcie swoich badań i na punkcie rozwoju, kariery itd., itd. I w pewnym momencie przestał mieć kontakt i łączność ze światem zewnętrznym i nie wiedział, czy jest to spowodowane tym, że coś się wydarzyło na świecie, czy po prostu tym, że no jednak jego stacja badawcza powinna być pusta. Poznajemy tutaj też drugą osobę, bo on w pewnym momencie znajduje dziewczynkę, która towarzyszy mu przez karty tej powieści. Nie chcę Wam zdradzać jakby więcej odnośnie właśnie jak dalej idzie ta fabuła, bo później jest się bardzo łatwo podomyślać rzeczy. I mamy Sullivan, która leci statkiem kosmicznym z pierścieni Saturna bodaj i ma swoją ekipę, łącznie ich jest 6 bodaj, tak mi się wydaje, że jest ich 6. I również mierzy się z samotnością, pomimo tego, że jest z ludźmi. Biorąc udział w tej misji kosmicznej, pozostawiła na Ziemi swoją rodzinę, czyli swojego męża po rozwodzie, bo po rozwodzie, ale jednak męża, jakiegoś takiego bardzo ważnego mężczyznę w swoim życiu i zostawiła też małą córeczkę i zabrała tylko jedno zdjęcie, nad czym bardzo, ale to bardzo tutaj ubolewa. I też oni w pewnym momencie tracą łączność z Ziemią, ze światem i na początku tłumaczą sobie to po prostu zbyt dużą odległością od ziemskiej orbity. No ale odczuwają przez to przytłoczenie i taki brak celu życiowego. I Agustin też jakby brak celu życiowego też się u niego po prostu uwydatnia. No bo jednak nie ma komu tych badań swoich pokazać. I oni w pewnym momencie, pomiędzy nimi wytwarza się łączność, ich losy się splatają, ale o tym już Wam nie będę mówić, bo to się dzieje dopiero pod koniec książki. Książka jest cudowna. To jest jak najbardziej książka moja. Jest to książka o właśnie samotności, o poszukiwaniu celu życiowego, o docenieniu tak naprawdę takich drobnych rzeczy, bo na przykład Agustin, który nigdy wcześniej nie doceniał przyrody, tutaj zaczyna ją odkrywać na nowo, poznawać, przenosi się z obserwatorium do innego miejsca, gdzie może sobie popływać łódką na jeziorze. Sullivan docenia relacje, które ją łączą z współpracownikami, którzy de facto stają się po części jej rodziną, bo jednak była to dosyć długa misja. Ona trwała rok bądź 2 lata, coś takiego. I tutaj jest jakby właśnie docenienie tych drobnych rzeczy, które jakby ja sama w sobie staram się doceniać codziennie i być za nie wdzięczna. Wychodzi czasem jak wychodzi, ale to nie jest ważne. W każdym razie próbuję i próbuję się właśnie cieszyć i bardziej nastawiać na te pozytywy niż na te negatywy. Dlatego ta książka po prostu mi o tym przypomniała. Jest napisana pięknym językiem, naprawdę
pięknym, ma bardzo dużo, może nie jakichś zwrotów akcji, ale jest tutaj tak dużo mięsa, tak dużo jakichś takich wartości, które autorka nam tutaj próbuje wpoić za pomocą właśnie dwóch historii, zupełnie dwóch różnych postaci, którzy de facto okazują się być całkiem podobni do siebie, jeśli chodzi o sposób postępowania i sposób nawet rozumowania, ale książka jak najbardziej moja i ja ją będę Wam bardzo polecać. Nie chcę Wam za dużo też z niej zdradzać, bo uważam, że to by się mijało po prostu z celem. Tutaj jednak jest więcej właśnie z literatury pięknej, gdzie główni bohaterowie rozważają nad swoim życiem, pomimo tego, że jest to science fiction, no bo jest to jednak związane z kosmosem. Tutaj jest takie piękne science fiction, tak bym to określiła, pomimo tego, że nie istnieje takie wyrażenie. Ja sobie je trochę przygardę. Znaczników mam naprawdę w brud. Nie wiem, czy to widać, ale znaczników naprawdę pojawiło się bardzo dużo. Myślę, że będę robiła jej reread w przyszłym roku, żeby sobie jeszcze przypomnieć i po prostu o niej nie zapominać, a tym samym będę Wam o niej dosłownie krzyczeć. Tak samo jak ona bardzo głośno krzyczała do mnie, do mojej artystycznej duszy i do moich jakichś tam życiowych celów, planów i do tego, kim chciałabym być, no może nie w przyszłości, ale najlepiej już. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jak najbardziej polecam. Czytajcie, czytajcie, czytajcie. No i co? Dzisiaj to na tyle. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Koniecznie dajcie mi znać, co Wy czytaliście w międzyczasie, ostatnio. Piszcie mi dosłownie, co chcecie. Ten vlog już i tak trwa za długo. Więc ja się z Wami żegnam. Na razie.